A więc tak jak mogliście zobaczyć na samym początku, filmik z wypadku w Kłodzku na Rondzie. Mieszkam właśnie niedaleko Kłodzka i do tego chciałem wam pokazać, co to może się stać, jeśli kierowca, dajmy na to, zasłabnie albo puszczą mu hamulce. Kiedy to oglądam, to jakieś ścierki po mnie pochodzą, jak myślę, dajmy na to, jakbym to był ja. No więc dobra, nie będziemy rozpominać tego, a więc startujemy z kolejnym naszym odcinkiem. Jesteśmy tutaj na razie w Dreźnie i do Wrocławia, do Berlina, żeby tu pojechać blisko, Berlin za daleko, do Leipzig. Do Leipzig pojedziemy. Tak, zakończyliśmy ostatnią trasę na tej ekspedycji dokładnie, a na następną mamy niedaleko. O, to jest jeszcze ta fajna, ta, która mi się najbardziej podoba. To taka... jakby to określić? Fabrykę z wjazdem do środka. Do centrum hali produkcyjnej, o tak to się wyraża, może tak to będzie lepiej brzmiało już w poprzednich odcinkach. W poprzednim odcinku to wymyślałem na ten temat, jak to nazwać. Ale doszło do ładunku składu. Bierzemy kolejny ładunek za 5000 euro. I wiobaśka, startujemy. A więc jak mogliście zobaczyć na tym filmiku, co przed filmem z wypadku na Rondzie w Kłodzku, to widzieliście, ten tir szedł przez, leciał, wbił się po prostu w rondo, z który przeskoczył i kabina podwinęła jemu się pod cały ciągnik, powiedzmy sobie tu bokiem. I podobno kierowcę reanimowali, ale niestety nie przeżył. Tak, cała kabina, cały przód był totalnie zniszczony, tak jak mogliście zobaczyć przy tym polowaniu, już jego to było na drugi dzień dopiero. Nie wiem, czemu nie posprzątali tego w jeden dzień, no ale co mi to, ja nie jestem strażakiem ani w żadnych służbach mundurowych nie pracuję, to nie powiem, czemu go zostawili na noc. A więc tak, włączymy mapę, zobaczmy, jak mamy. Aha, spoko, my będziemy jechać cały czas lądówką. Dobra. Jestem za. Ten GPS-a można wyłączyć, bo w takim odcinku przed całym końcem dojechania do Drezny dopiero wyłączy się, zorientowałem, ale cóż, trudno. Boże, okropny deszcz. Pada i końca nie widać. Człowieka szlak może już trafić. To jest kierunek? Co tutaj jest za takie białe pomarańczowe. Dobra, mniejsze z tym jedziemy. Wolne od strony. Więc jedziemy. Rozgrzewamy opony, jak F1. No ja nie kupiłem żadnego ślimka, nic jeszcze. Nie wiem, odpowiedniego poziomu, żeby cokolwiek ulepszyć w naszej kochanej ciężarówce.
No myślę, że po tych lodówkach to ta droga nam pójdzie jakoś tak lepiej niż ostatnio. Bo ostatnio to był normalnie koszmar po tej autostradzie, tak. Nie chciała się to rozpędzić w ogóle ani nic. Też ma już problemy po spodziewaniu po taką górkę. Ledwo co ledwo, ale nadal jedzie. Czekajcie, bo mam tylko 2 godziny pracy. Aha, dobra. To na pompie staniemy, robimy pauzę. Patrzcie, jaki odważny. Zaczyna mnie wyprzedzać autobusem. Hardcore. Ta, on ma tylko tam zaledwie, że chyba 8 ton swojej masy własnej, bo to czemu by nie, to leci. A nie to jak to 8 ton masy własnej sam ciągnik. Trzeba dodatkowe 3 tony plus ładunek 25 ton. Chociaż mój towarzysz 12 ton, czyli powinniśmy z tym jechać. Powinno to lepiej iść, no ale silnik 310 koni nie daje rady. No już tak bywa niestety trudno. Lejdzie prosto. Spróbujmy się tylko gdzieś wkryć. O, sprawia to ładna. Tak, bo na innym za... Bo na innym save'ie to jeżdżę moją skanią R670 R730. Stacja, widzę stację. Jednak czy jeżdżę skanią R730 i ona ma kopa. Naprawdę. Jakby to nie był ładunek. Tylko pum, 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 90. Bardzo szybko dobiega 90. Znowu jakiś sprzeciw, wyprzedzi mnie. Spokojnie, poczekajcie. Też sobie kupię osobówkę. To tak, osobówki to sobie kupię, bo tylko ciężarówkami można jeździć. Ale ciężarówkę sobie kupię, a ty na autostradzie będzie się ślimacz. Dobra. Ręczny. Światełka, silnik i widzimy się po pauzie. No, koniec jest z powrotem. Kimnęliśmy się i możemy jechać dalej. Mamy to, o, dobra. Mam godzinę, to potem zajedziemy, dobra. Startujemy. Ja już myślałem, że pięknie wyskoczy. Ty, tym razem się tu nie pali. Ej. A, dobra. Na 22 jeszcze bardzo jasno jest. Chociaż ciekawe, na jaki ten dali to na czas. Czy letni, czy jakiś wiosenny, czy dosłownie środek lata. Że się zdarzało, że o 22 jeszcze było w niedzielę. Poza linię. Ale wypadki naprawdę są niefajne, jak się tak spojrzy, jak się tutaj mimo to ciężarówka złożyła, to naprawdę odstrasza.
To nawet bardzo. Już się będzie to wyprzedać, tylko nie będę jechać naprzeciw temu. Jakie szumy. To znowu się rozbuje. Tam tony. Te 20 ton żelastwa. Zbiórki, zobaczymy, czy uda mi się wziąć to samochód i tą przynajmniej pandemię. No i oczywiście, że nie damy rady, bo co chwilę będę przeciwka. A to nie da rady polecieć więcej. No, weź tam kurkę, redukcję, redukuj, redukuj. Ogień z rury i lecimy. Chyba będę musiał się przełączyć na sekwencję jeździć. Przynajmniej będę tam miał tę większą możliwość zmiany biegów. I wcześniej będę mógł zmienić, czy później. Najlepiej to by się na panowały jeździło. Ja sobie taką kierownicę załatwię, żeby mi odpowiadała. Jeszcze taniej bardzo. Na ciągłej? Na ciągłej wyprzedzamy. Zarwaj to. Przeraczna osobówka, tak. Tak wygląda łamanie przepisów w moim wykonaniu. Na ciągłej, nie patrzę się, czy coś jedzie tam. No, jeżeli nie, że tam coś zatrzymał, bo jeszcze bym dostał manet za wypadek. Co, poboczem? Lecimy poboczem, jak nie idzie. Z tej strony to drugie. Lekko prawerowa jazda, trudno, oj, tamto ciężarówkę chyba wyhamowaliśmy do zera. Trudno, zobaczymy. O, prawie jesteśmy już na miejscu. Zobaczę tylko nowe pobory. Widzicie, czy daleko jeszcze jest do zjazdu na Leipzig, czy jeszcze nie. O, ale to już tu. Skręt. Tak, teraz lecimy na biegach nieparzystych. A do spedycji mamy FCP. Oj, nie to. Klaksz nacisnąłem, zdarza się. Każdemu zresztą. Więc niedługo powinniśmy być na miejscu i zobaczymy, czy osiągniemy wtedy nowy poziom, czy jeszcze nie. Jakby ją coś popchała, mi się zdawało, albo przez to, że górka ją miałem wrażenie, jakby ją tak lekko popchało cokolwiek. Nie wiem, co to było, ale pytanie wnikał w to. Ta spedycja FCP. Domyślałem się, że gdzieś w mieście tak na skrzyżowaniu będę wyprzedzał, bo nie chcę mi się zwalniać. Idiot.
to może jeszcze kilometr do światła, hamuje. Dobra, włączymy GPS-a i zobaczymy, co mamy pojechać. Czyli celu. Czyli w lewo, do centrum, nawet pisze. Mówię tą osobówką, bo to się szybciej zbierze, że ja wolę. Mam nadzieję, że nie słyszycie tych wibracji. Bo jest telefon do mnie dzwoni, ale nie chcę na odciąg wybierać. A to on zaraz będzie ten mandat za przejechanie na czerwonym świetle. Jura, babciu, dawaj. Jesteśmy już blisko. Skręcimy sobie na prawy pas. To chyba już gdzieś. Tak. Tutaj ten skręt w prawo. Nie wiem, czy moja włączę i wyłączę. Kuźwa. Jakie zapomniałem wyłączyć? Fail. Zaraz będę miał wspomnienie, gdzie coś. Wio, Baśka. Coś mi się tak zdaje, że zaraz będę miał wspomnienie, czemu nie dobrałem telefonu. A więc tutaj jeszcze nasze spedycje. No też mi się bardzo podoba, bo to jest wąsko tu jest i trzeba trochę tak maniewrować. Jestem ciekawy, jakby to było na multi. Jakby tu czekali do rozładunku niektórzy gracze. O, jak się tym razem pięknie ustawiliśmy. Prawo skręcę, teraz odbiję w lewo. O! Więc sprzedaliśmy to. ADR-a przywoziliśmy. Klasa 3. No. A więc to byłoby na tyle. Ja się z wami żegnam. I nie zapomnijcie dać łapki w górę. Jak chcecie zobaczyć moje dalsze produkcje, to zasubskrybujcie mój kanał. Cześć!